Witajcie, gracz prawdziwy. Witajcie, moi drodzy widzowie, w ostatnim odcinku zagrajmy w Silent Hill 2. Jesteśmy w zalanym barze, a ogólnie w zalanym hotelu. Dlaczego on jest zalany? Cóż to może symbolizować? Zwróćcie uwagę, że kiedy pierwszy raz skonfrontowaliśmy się z piramidogłowym, też nagle on udał się w otchłań zalanej klatki schodowej, prawda? Tam też wystąpiła woda. Także woda. Dlaczego akurat woda? Jakie może mieć symboliczne znaczenie woda w tej grze? Matko, jaki ambient. Cudowny. Jej, oni już chyba się wyewoluowali na drogę morską. To znaczy, nie, dobra, jednak chodzą. Nie będę z tobą walczył. Mamy tutaj ważniejsze sprawy na głowie. Myślałem, że zaczęli już pływać. O, i to jest mistrzostwo świata. Teraz oglądajcie, bo tu się okaże, czy Angela wygrała, czy przegrała. To jest mistrzowski dialog tutaj. Angela, no. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. No, nie da się jej pomóc. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. No, trudno. James, give me back that knife. No, I won't. Saving it for yourself? Me? No, I'd never kill myself. I to jest właśnie piękna cutscenka. Ten ogień obrazuje właśnie cierpienie Angeli. Zresztą zaraz ona sama się wypowie na ten temat. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. No właśnie. Teraz wydaje się, że James wkroczył na terytorium, znaczy do świata Silent Hill wykreowanego właśnie na potrzeby Angeli. I odeszła w dal. Patrzcie, jak to jest pięknie zobrazowane. Ja to tak sobie interpretuję. Ogień jako ten ból, ta cała trauma, która ją gnębi przez całe życie, schody pod górkę, czyli że rezygnuje z walki, nie skorzysta z okazji, jaką dało jej Silent Hill, by znaleźć spokój, odkupić swoje winy,
no, po prostu zapłacić za to, co się zrobiło. No i pewnie też miała za zadanie tutaj pewnie przebaczyć bratu i ojcu za to, że ją tak krzywdzili. A sami widzieliśmy, że nie bardzo wyglądało na to, że jest w stanie wybaczyć. Oczywiście to my zabiliśmy tak jakby jej ojca, ale ona też nie była skora do wybaczenia, także zrezygnowała. No, nie oszalała do końca jak Eddie, ale też zrezygnowała z walki i będzie dalej cierpieć i dalej będzie tkwić w tej beznadziei i w tej takiej psychozie. Także widzicie, jesteśmy jedyni z tej trójki, że udało się nam po prostu przebrnąć przez to całe bagno i piekło. Tylko nam jeszcze zostaje jedna rzecz do zrobienia i będziemy wolni. Szkoda Angeli, bo tak jak już tutaj w komentarzach pisaliśmy z moim widzem, autorem tego cudownego spolszczenia, no to nie ulega wątpliwości, że Angela jest najtragiczniejszą postacią tutaj. No wiadomo, choroba żony Jamesa, straszne cierpienie, zabił ją, wiadomo, trauma i wyrzuty sumienia, także ból po stracie Eddie, no że tam był gnębiony, ciągle wyśmiewany i odtrącony przez rówieśników. No ale kurczę, być gwałconym przez brata, ojca, puszczony przez matkę, całe życie kurczę wmawiane, że jeszcze to moja wina, wiecie. No nie, no ja uważam, że Angela miała najtrudniejsze zadanie, bo nie dość, że takie cierpienie ją spotkało, to jeszcze pewnie miasto tutaj wymusiło na niej, znaczy oczekiwało od niej tego, że wybaczy ojcu i bratu, a ona po prostu nie dała rady i to naprawdę miała ciężko. No dobrze, ale teraz tutaj kończy się nasza pokuta i popatrzcie tylko na to, co się tu będzie działo. I posłuchajcie tej pięknej muzyki, która za chwilę się włączy. Znamy ten głos. Przemiany Jamesa. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Tak. Now it's time to end this. Skończymy to. Widzicie, dlaczego James musiał ciągle tutaj oglądać śmierć Marii? To po prostu była kara wymierzona w niego za to, że zabił swoją żonę. Aż kurde, popatrzcie, w ogóle teraz jest już dwóch piramidogłowych, to jest też ciekawe. Ten utwór, który teraz leci, jest po prostu niesamowity. On takie ciarki na skórze, że żok. Okej, to wcale nie jest łatwe. Mamy zamiaru zginąć już tutaj, kurczę, pod koniec. Pamiętam, że jak grałem na hardzie, to było bardzo, 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 bardzo ciężko. I biłem się z nimi za pomocą tego. To jest strasznie wolna broń, ale jak się udało uderzyć, to naprawdę wiele to dało. Ale nie,
nieważne. I co, myślicie pewnie, że jak ich pokonam, to będzie koniec gry? No nie, jeszcze zostaje jedno, ostatnie, chyba najtrudniejsze wyzwanie dla Jamesa, ponieważ będzie musiał zrobić coś, co pewnie będzie wymagało niesamowitej siły, odwagi i zdrowego rozsądku. Powiem wam, co on będzie musiał zrobić. Będzie musiał znowu zabić swoją żonę. Widzicie, to troszeczkę jest toporne. Oni wcale nie są tacy wolni, a my wcale nie jesteśmy tacy szybcy. O matko. Weźmiemy shotguna, bo naprawdę ten sztucer jest do niczego. Do niczego. Mają strasznie długie te dzidy i mają zasięg ogromny. Dlatego tak ciężko tutaj z nimi walczyć. Oczywiście nic na siłę, nic na pałę. Powolutku. Uda nam się przez to przebrnąć. Kurczę, no mogłem przeładować z poziomu inwentarza. Taka ręczna robota to... O ja. Ciągle trzeba uzupełniać tutaj zdrowie, bo... Podejrzewam, że 2-3 ciosy i koniec. Kurde no, ile to potrwa. Serio. Dość ciężkie to jest. Jak tam pociski? Nie mam zamiaru tego ładować. W czasie rzeczywistym, że tak powiem. I dostanę. Nie. Kurde, nie wiem, czy ja mam ich dwóch pokonać, czy po prostu nieważne, w którego strzelam i się skończy walka. A to by było za łatwe. Nie, na hardzie jest masakryczna ta walka. Ciężko. Jeszcze troszeczkę. A weźmiemy ampułkę, mamy aż 5. Chociaż raz przez całą grę użyjemy. Wszystkiego trzeba spróbować. No nie! Kurczę! Całe życie tutaj wytracę. A jeszcze mamy do pokonania. Dobra. Koniec, panowie. Masakra, co tu się dzieje? Rdzawe jajko. Szkarłatne jajko. Do czego nam te jajka? No właśnie, trzeba tu wkładać do tych drzwi. Czemu akurat jajka? No nie wiem. Można tu już się tylko naprawdę domyślać i interpretować to na swój sposób. Teraz nie jestem pewny, czy to ma jakieś znaczenie, do których drzwi wejdę. Chyba nie. Chociaż nie wiem. Nie wiem do końca. Okej, już naprawdę niewiele zostało. I muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę znajdziemy Mary. What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? Want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't
don't deserve flowers. Posłuchamy sobie. Between the disease and the drugs. Look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. No use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James, wait. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James, tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help me. No, chwyta to za serce, muszę przyznać. Jestem naprawdę wrażliwy na ludzkie cierpienie i tutaj domyślam się, że jaką to katastrofą musiało być dla Mary i dla samego Jamesa, prawda? W końcu to jego żona. No ale trudno, ten horror musi się w końcu skończyć. I teraz już naprawdę koniec gry. Jeszcze tylko konfrontacja z naszym największym koszmarem. To znaczy, nie żeby Mary była naszym największym koszmarem, tylko no to będzie po prostu ucieleśnienie tego całego szaleństwa, tego całego bólu, tego całego cierpienia. I James musi to ostatecznie z tym skończyć. A żeby to nie było łatwe, szybkie i przyjemne, to sami zobaczycie, jaką postać przybierze to całe zło, które się nagromadziło. O kurde, nie ma odwrotu. Trudno. Popatrzcie się, kto tam stoi. I czy wam kogoś nie przypomina. No dobra. Odwagi, odwagi, James. Mary? No, wygląda na to, że to faktycznie Mary. When will you ever stop making that mistake? Mary is dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? James, nie da się zwieść. I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Dobrze, okej. Ostatecznie musimy unicestwić Marię, która tak naprawdę widać na to, że była demonem, który... No była ona właśnie ucieleśnieniem tego całego, że tak się wyrażę, dziadostwa, które się nagromadziło w życiu Jamesa. Zresztą w sumie to on też troszeczkę sam sobie był winny, dlatego to miasto to sprowadziło. Teraz właśnie zakończymy to raz na zawsze. Też możecie tutaj się domyśleć, czy ten potwór jest jego wygląd. Prawda? Kobieta, łóżko. Przed chwilą też mieliśmy jakby... słyszeliśmy Mary, która uważała siebie za potwora. Po tym jak go wykończyły leki i ta cała choroba. To wszystko ma tutaj znaczenie. Czasami subtelna symbolika. Nic nie jest wprost. Troszeczkę trzeba głową ruszyć. To jest właśnie to, czym Silent Hill zawsze było najlepsze.
oczywiście nie wszystkie części. Ale trylogia jest świetna, trylogia jest piękna. Uwielbiam po prostu tę serię. Ale to parę słów na koniec wam powiem. Teraz zajmijmy się tutaj tym przeciwnikiem naszym. Popatrzcie, jak się daliśmy zmanipulować. To przez cały czas Maria była takim tutaj stworem, demonem, czy czymkolwiek, który miał nas tylko i wyłącznie zagnębić. Pewnie też możliwe, że oczekiwał na to, że James nie wytrzyma i skończy jak Eddie, albo się zastrzeli, albo będzie dalej w tym swoim szaleństwie tkwił i już szukał tej swojej żony. Ale no, udało nam się rozwikłać tajemnicę i mamy szansę zakończyć ten koszmar. Dobrze, jakoś ćmy wstrętne. Kurczę, nienawidzę czegoś takiego jak unieruchamiam na coś. Kurczę, też się tutaj nieźle wytrzymały ten przeciwnik. Maria. Ale coś poszło nie tak. Okej, udało się. Zrobiliśmy to, słuchajcie. I to już naprawdę koniec tego wszystkiego. Zobaczymy, jakie zakończenie uzyskamy. I teraz musimy oddać ostateczny strzał. Po prostu to zróbmy. Ulga. No cóż. Teraz jeszcze też piękny filmik. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. Widzicie, mieliśmy jeszcze okazję porozmawiać z naszą żoną i poprosić o wybaczenie. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Także mamy chyba dobre zakończenie. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Zresztą jeszcze nie koniec. Well, tutaj mamy list, który na początku gry też był czytany, ale tu będzie kompletny. No właśnie. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for.
I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. No, poruszający ten list. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long. So, I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. Oh, to jest przykre. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. No i tutaj mamy kompletny list. Bardzo smutny. Ja aż tak się jakoś poczułem. Źle. Ale na szczęście udało nam się uzyskać dobre zakończenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sądzę, że to się wszystko skończyło dobrze. James już jest wolny. Odpokutował swoje. Proszę bardzo. Widzimy Laurę. To jest zapewne ten cmentarz, gdzie poznaliśmy Angelę. I idzie też James, który widać pogodził się chyba z Laurą. Być może nawet ją zaadoptuje, albo ja wiem. To jest też do końca nie jest pewne, co się stanie z bohaterem.
teraz po tym wszystkim. No, możemy się domyśleć, że idą na grób Mary, albo po prostu idą z Silent Hill. No bo pamiętamy, że dostaliśmy się do miasteczka właśnie przez ten cmentarz, także to już też nie do końca jest jasne. No cóż, parę słów na koniec. Jak sami widzicie, gierka niesamowita, wspaniała, jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Właśnie dlatego dzięki takim grom uważam, że gry to nie są śmieszne pierdoły dla dużych dzieci, jak to wielu sądzi. Gry potrafią być niesamowite, wartościowe. I uważam Silent Hill 2 za dzieło sztuki. No, mistrzostwo świata. Sami widzieliście, że ta fabuła jest tutaj konkretna, jest dużo lepsza niż w Silent Hill 1, gdzie tam była naprawdę strasznie zagmatwana i, tak jak mówię, na czym innym całkowicie bazowała. Nie? No i no, widzicie, emulator mnie tutaj drażni. Aż smutno się zrobiło, że to już koniec tej przygody. Tak się fajnie grało. Ale to jeszcze nie jest koniec, słuchajcie, bo jeszcze jest Silent Hill 3, jeszcze jest Silent Hill 4 i inne części. Chociaż od razu już wam mówię, nie są tak dobre jak jedynka, dwójka i trójka. To ogólnie Silent Hill to ja uznaję jako trylogię. Uznaję jako trylogię, całą resztę są straszne i gówna. Są te dobre części, ale ogólnie prawdziwy Silent Hill z krwi i kości, no to jest po prostu trylogia. No i mam nadzieję, że wam się podobała seria. To już druga seria na moim kanale. Będzie więcej. Będę się starał robić właśnie takie ciekawe gry, chociaż też się pojawią projekty takie bardziej na luzie. Planowałem też zrobić, zresztą to nie, to zrobię jakiś filmik informacyjny, albo nie wiem, albo po prostu to nagram i będziecie widzieć. Nie chcę tutaj na koniec Silent Hill 2 opowiadać o planach, bo to tak trochę może nam klimat zepsuć. No, no cóż wam mogę rzec. No wystarczy, chyba trzeba się pożegnać, no. Ale nie na zawsze. Niedługo zacznę nagrywać Silent Hill 3. Niestety na PC-cie, bo wersja PS2 na emulatorze, no nie da się jej nawet siłą zmusić do działania, do poprawnego działania. Także będziemy grali wersję PC-tową, niestety. No, ale jakoś damy radę. No. All Music Sound Effect Akira Yamaoka, brawa dla tego pana. Kłaniamy się, bo po prostu Silent Hill 2 kawał dobrej roboty. Cóż, napisy końcowe się zaraz skończą, tak, napisy końcowe się skończą. Przebrnęliśmy jakoś przez to, kurde, naprawdę ten emulator wiele mi problemów sprawiał. Tego nie widać na nagraniach, ale wierzcie mi, że się namęczyłem. Okej, teraz pewnie będziemy mieli jakiś rezultat jeszcze. Ja już się chciałem żegnać, kurczę, no przecież jeszcze rezultat, no i dowiemy się, jakie zakończenie mieliśmy, no co jest ze mną. No tutaj mam jeszcze Mary, uśmiechniętą, ładną, szczęśliwą. I to już naprawdę koniec, kurczę, no. Ale ta gra jest świetna, no. Kurde, że już nie robią takich produkcji, to aż mnie trzęsie. Poziom trudności walk normalny, tego epilog odejdź. No to faktycznie tam mi napisał w komentarzu mój drogi widz, że będę miał zakończenie live. Faktycznie tak jest. Obejrzane epilogi? Aha, no tak, to zakończenia, jedno z czterech. No i jeszcze jest piąte dodatkowe, chyba. Chyba, że to dodatkowe jest już zawarte w tych czterech, nie wiem. Ilość zapisów, czas przejścia gry, 7 godzin, 2... No nieźle, kurczę. Porównaj do jedynki, którą w 4 godziny żeśmy pokonali, twój wynik, no jest całkiem w porządku. Nie jest źle. Zapisz. A zapiszemy, co mi tam. Kurde, no i znowu nie będę grał w tą grę przez jakiś rok.
Ja tak sobie właśnie lubię odświeżyć co jakiś czas. A nie chcę tego robić zbyt często, bo wiecie, wolę jak... No nie chcę, żeby mi się przejadła ta produkcja. Chcę, żeby do końca życia mnie bawiła. No nic, to było Zagrajmy w Silent Hill 2, gracz prawdziwy. Ja już się z wami żegnam. Zapraszam na kolejne serie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Subskrybujcie, komentujcie i bądźcie ze mną. I będzie super, zajebiście. Cześć, trzymajcie się.